Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 10, a ramię ma długość 13. Wysokość opuszczona na podstawę ma długość. Jedno z łatwiejszych zadań. Zobaczmy, mamy sobie trójkąt równoramienny. Podstawa ma długość 10, tutaj mamy 10, a ramię ma długość 13. Tu jest 13 i tu jest 13. Zaznaczmy sobie wysokość. Tu jest kąt prosty. Wysokość w trójkącie równoramiennym dzieli podstawę na dwie równe części, czyli tutaj mamy 5, tutaj mamy 5. A tu jest nasze h. No i z Pitagorasa liczymy. H kwadrat plus 5 kwadrat daje nam 13 do kwadratu. Czyli h kwadrat plus 25 daje nam 169. H kwadrat to jest 169 odnieść 25, czyli to jest 144. Czyli nasze h to jest pierwiastek ze 144, czyli 12. Nasze h to 12. I taka jest odpowiedź do zadania.